Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w StarCraft 2 Legacy of the Void. Nie wiem, jak daleko nam zostało do końca całej gry. Wydaje mi się, że jesteśmy już tuż. Zobaczymy, jak to się potoczy dalej. Zaskoczyłeś mój lud, hierarcho. Niewiele wiedzieli o odwadze Templariuszy. Niektórym nawet to zaimponowało. Walczyli dzielnie i szlachetnie, Alaraku. To zaszczyt, że mam ich u swego boku. Podziwiają twoje oddanie i bezwzględność. A jeśli dzisiaj zwyciężymy, czy nadal będą stać u mego boku? Jeśli tak nakaże. Ale teraz nie pora dumać o przyszłości. Niekiedy moja zemsta czeka. Coś ciekawego w Radzie Wojennej? Widzę, że doskwiera ci wielka strata, hierarcho. Czy może być inaczej? Jednak ten niepokój, który wyczuwasz, to tylko zaduma nad czekającym nas zadaniem. Musimy przekonać nasz lud, by porzucił to, co uważa za najświętsze. Mnie przekonałeś. Tę, dla której Kala była wszystkim. Ty znałaś zagrożenie, jakie niosła nasza więź. Istotnie. Choć rzadko byłam świadoma jego opętania, za każdym razem czułam przerażenie. Byłam niemym świadkiem tego, jak mnie wykorzystywał. Nie wyobrażam sobie, jakiego cierpienia doświadczyli ci na dole. Jak bardzo muszą pragnąć wolności. A jeżeli pragną wolności, to będą chcieli ją odzyskać, więc nie musimy się martwić o to, że będą walczyć z odcięciem się od Kali. Czy czujesz nadzieję, Matriarchini? Tak, czuję ją. Jeśli nam się uda, otrzymamy szansę na stworzenie zjednoczonego społeczeństwa, do którego dążyliśmy jeszcze na Shakuras. Zachowamy tradycje Nerazimów. Nie zostaną zapomniane. Z czasem może się tak stać. Obawiałam się porzucenia naszych tradycji, Artanisie. Ale współpraca z Taldarimami i Czyścicielami pokazała mi, że to nieuchronne. Tradycje muszą się zmieniać razem z nami. Być może nadejdzie dzień, kiedy odrzucimy drogę cieni. Tak jak wy odrzuciliście Kale i system kast. To cena, jaką musimy zapłacić, by stać się prawdziwie jednym ludem. W to przyszło mi wierzyć. W panelu desygnacyjnym nic ciekawego. Dobrze ci... Przepraszam. Trochę go odciąłem. Przydzielony w pełni. Co by było? Bombardowanie solarne? No proszę. To można by jakby przeinwestować. Na przykład ta powłoka. Jak ja mam się tego pozbyć, cholera? A, w ten sposób. Czyli to jest wybór. Zrobimy sobie to bombardowanie. Bo co nam szkodzi? A tych reszta pozostałe rzeczy już takie. Ten promień regenerujący był tu. To w ogóle nie wykorzystywałem tych powłok ochronnych. Można by pewnie, ale... Wolę siły niszczące, czyli Feniksa i... I to bombardowanie. Artanisie, to zaszczyt, że mogłem cię prawdziwie poznać i nazwać przyjacielem. Nie tylko przez wspomnienia, lecz na podstawie doświadczeń. Nasza podróż jeszcze nie dobiegła końca, przyjacielu Feniksie. Jeśli zwyciężymy dzisiaj, to odnajdziemy chwałę w budowie nowej cywilizacji. I będę potrzebował w tym twojej pomocy. To wyzwanie, którego wypatruję. Ale nie chcę już, by nazywano mnie Feniksem. Nie? Chcę mieć zaszczyt wybrania własnego imienia. Brzmieć ono będzie... Talandar. Talandar. Ten o silnym sercu. Pasuje do ciebie. Zatem niech tak będzie. No proszę, Talandar. Hierarcho, gotowe. Ogniwo Xel'Naga jest gotowe do użycia? Tak jest. Nadal martwi mnie jednak czas utrzymywania się efektu. To jedyny sposób. Musimy wierzyć, że zyskamy dość czasu, by przemówić im do rozsądku. Nieważne, co się stanie. Jeśli zginiemy, to wspólnie.
jako templariusze. Dziękuję ci za to i za wiarę we mnie. Zaszczytem było ci służyć, hierarcho. Ej, proszę, jakie miłe rzeczy. Mi się zdaje, że to może być ostatnie zadanie, ale kto wie, może nie. Hierarcho, ogniwo jest gotowe. Czekamy na twoje rozkazy. Karaksie, połącz mnie z całą naszą flotą. Przemówię do templariuszy. Znowu jednostki latające, co? Tutaj widzę przy siłach wroga. Pobratymcy, wysłuchajcie mnie, albowiem zostało niewiele czasu. Prócz tych splugawionych na dole, z całej naszej rasy i całej naszej cywilizacji została nas tylko garstka. Musicie na sobie polegać. Nasz rodzaj stał kiedyś na straży świetlanej przyszłości galaktyki. Z powodu dumy i podziałów zawiedliśmy w tym świętym obowiązku i upadliśmy. Kala, która miała nas jednoczyć, przyczyniła się do ostatecznego pogłębienia tych podziałów. Okazała się kłamstwem. A dzisiaj musimy z tym kłamstwem skończyć i pozostawić za sobą uprzedzenie i arogancję, które nas cechowały. Albowiem teraz walczymy z wiarą, że to nie koniec naszego gatunku. My, protosi, możemy stanąć razem dzięki wierze w jedność i jako protosi stworzyć nową, wspaniałą i potężną cywilizację. Zaufajcie sobie. Skupcie się na jednym wspólnym uderzeniu. Niech pamięć o naszej ostatecznej bitwie płonie jasno i intensywnie. Po wsze czasy. Ogniwo jest na miejscu, hierarcho. Będzie potrzebowało czasu, aby osiągnąć pełną moc. Nerazimowie są gotowi, Artanisie. Utrzymamy północne wejście do świątyni. Ja i czyściciele zabezpieczymy południowe podejście. A ja stanę na pierwszej linii walki. Amon pozna mój gniew na własnej skórze. Moje siły zadbają o bezpieczeństwo ogniwa i obronę. Będziemy zapewniać wsparcie waszych wojowników. Hierarcho, jesteśmy otoczeni przez zergi. Lecz co ze Złotą Armadą? Wyłączenie matrycy psionicznej opóźniło jej powrót, ale... Amon sprowadzi przeciwko nam całą potęgę Wielkiej Floty. Co do tego nie ma wątpliwości. Ale nie ugniemy się. Jesteśmy zjednoczeni jak nigdy dotąd. Jesteśmy Delamami. Entaro Adun! Entaro Dasadar! Entaro Zeratul! O, aż mnie ciary przeszły. Dobra. Artanisze, twoi egzekutorzy nie będą w stanie bez końca bronić wejść do świątyni. Przygotuj się, by im niezwłocznie pomóc. Będziemy im pomagali, no. Będziemy im pomagali, ale trzeba mocno zainwestować w rozbudowę tej bazy. Może nawet rozbudowę dwóch baz. Mamy trochę czasu na to. Mam nadzieję, więc podejmę to ryzyko. Feniks powinien się pojawić lada moment. Znaczy nie tak lada moment, no trochę czasu potrzebujemy jednak. Najważniejsze, że asymilatory pracują same. A bez tego to bym w ogóle nie czuł się za dobrze grając. Potrzebujemy Nexusa kolejnego. Staram się pomóc Nerazimom. Jesteśmy jednością z cieniami. Do dnia dokładnie. Mam nadzieję, że to przetrwamy. Pierwszy atak.
Okej. Co my potrzebujemy? Stacja robotyki? Zaraz, bo zgubiłem. Aha. Flotę. Dobra, przetrwali. Doskonale. Może już zacząć, niedługo będzie można zacząć produkcję. Chcę zaatakować z każdej strony. Zatem chodź, mroczna istoto, i staw czoła Alarakowi, wielkiemu wodzowi Taldarimów. Okej. Zbudujmy kolejne lotnisko. To jest kolejny atak, który musimy przetrwać. Wykorzystaj moje umiejętności. Okej. Jeszcze chwilę. Lecimy z tym koksem. Feniks już zaraz będzie, więc się wybronimy przed atakiem. Okej. Niewystarczająca ilość. Ciągle mało minerałów. Ale próbniki jadą ostro. Do południowego wejścia zbliżają się zergi. Amon sprawdza naszą obronę, szuka słabych punktów. Nie okazujmy słabości. Nie okażemy. Feniks czeka tylko, żeby mu wylądować na głowie. Temu Amonowi. I będzie arbiter. Chodźcie. Się tu nie przebije. Widzę, że mam czas. Zbudujmy kolejne lotnisko. Chodźcie, bracia. Dołączcie do mnie w słusznej walce. To tutaj, tak. A to ten. Poszedł ostro do przodu. Dobrze, idź tam. Teraz im tu bombardowanie urządzimy. Mamy już kolejną. Jak tam wygląda produkcja? Wybudujcie asymilatory. Dwa. Pola przesyłowe stabilne. Oj, tu będzie ciężko. Jednością z cieniami. Cholera, zaspałem. Nie, chyba dajmy radę, nie? Jestem głodny nadźmienia. Do dnia zagłady. Okej, jest dobrze. Lotniskowce? Najpotężniejsze okręty armady przeciwko ogniwu. Choć to bolesne, musimy je zniszczyć. Nie mamy wyjścia. Stacja robotyki by się przydała. Mamy już pierwszy lotniskowiec. Heraku. Poruszamy się niezauważeni. Mówisz, że chcesz na to. Ostro było to bombardowanie, naprawdę mocna rzecz. Dobra. Przyspieszmy fabryki. Myślę, że będzie potrzebna kolejna. Ale także będą potrzebne pylony. Wszystko. Feniks już niedługo będzie gotowy. Bombardowanie jest dużo lepsze od ataku z orbity.
moich sojuszników jest obrężona. Żywy Lapid. Doskonale. Przysięgam. Tutaj szaleje. Dobrze, niech ich niszczy. Okej. Okay. Jeszcze. Złota Armada rozpoczęła atak na włócznie Adula. Postaram się zapewnić wsparcie waszym oddziałom, ale odnosimy poważne zniszczenia. Ten obłęd jest symbolem waszej nadziei. Waszej źle pokładanej wiary. Przyspieszmy te statki, niech produkcja idzie. Jak tam? Mogę jeszcze przyspieszyć? Wróg wysyła środkiem nawałnicę swoich wojsk. Taldarimowie będą potrzebować wsparcia. Spokojna głowa. Nic się nie martwcie. Kolejnego arbitra przywołamy. Nic nam tu nie przejdzie. Ale rak tam szaleje. No mam nadzieję, że on tu nie zginie, bo to... za bardzo wychodzi do przodu. Dobra. Coś czuję tutaj nadejście jednostek. Ci już sobie tutaj poradzą. Kolejna flota okrętów obiera kurs na ogniwo. Trzeba odeprzeć ich atak. Dobra. Flota okrętów. Będą szli tędy. Jak tam? Produkcja trwa. Ostro tu idą, ale pomożemy im. Baza twoich sojuszników jest... Nawet chyba nie trzeba będzie jakiegoś zrzutu robić specjalnego. Żywy ulotniskowiec. Dobra, to cholerstwo powinno zginąć tutaj. Kolejne lotniskowcy się pojawiają. Służę póki co. Zainwestujmy też... olala. Gdzie jest? O właśnie, robotyka. Potrzeba więcej. Baza twoich sojuszników jest oblężona. Jestem ją. Okej. Baza jest atakowana. Ostro jadą, co? Nie dam rady być wszędzie. Poddajcie się! Włócznia Aduna otrzymała bezpośrednie trafienie. Matryca fabrykacyjna nie odpowiada. Nie możemy wysyłać pylonów. Dobra. Nie mogą pylonów wysyłać, cholera. To jeszcze nie jest problem, ale to zapowiedź jest większych opałów w przyszłości, co? Bo jak mi zniknie ten ostrzał... dałbym radę. Nie wiem, czyśmy spożytkowali to w najlepszy możliwy sposób, ale... to zdecydowanie ograniczy zdolności produkcyjne naszych przeciwników. Okej, mamy kolejne jednostki. Z gazem coś u mnie słabo, co? Produkują całą parą. Z każdej możliwej dziury. Otchłań, niezionie chłodne.
Zobaczymy, czy nie będą za wolne te moje jednostki. Przywołajmy jeszcze jednego arbitra. Wojownicy, niedługo dotrze do nas fala wrogów. Nie ustępujcie ni kroku. Stawimy im opór. Spokojnie, nie będziemy ustępować. Nic się nie bójcie. Idą tutaj, więc czekamy na nich.